Dzisiaj chciałbym, aby w refleksji nad naszym rodzinnym życiem poprowadził nas fragment z Łukasza, 15 rozdziału, wersety od 11 do 32. Jest to przypowieść o tak zwanym marnotrawnym synu. Na tle tej przypowieści zauważymy różne, Rodzinne zawiłości. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć o nich wszystkich w ramach jednego rozważania, bo szczerze mówiąc, ten temat mógłby być omówiony w ciągu pięciu, sześciu spotkań, ale tak się dzieje, że mamy jedną niedzielę, i dlatego weźcie konspekty do domu. To, czego nie zdążymy dziś, Zróbcie w domu, jeżeli poczujecie do tego rzeczywiście pociąg, może na przestrzeni przyszłych tygodni. Niech ten tekst, który będziemy dzisiaj rozważać, pobudzi nas do myślenia. Jaki jest kontekst tej przypowieści? Dlaczego pan Jezus tę przypowieść powiedział? To bardzo ważne. Powód, dla którego pan Jezus powiedział tę przypowieść, Zawiera się w wersecie pierwszym i drugim piętnastego rozdziału. Przeczytajmy te wersety. Garnęli się do niego wszyscy celnicy i inni grzesznicy. Grecka konstrukcja tego wyrażenia pozwala na takie tłumaczenie: Ci celnicy to było właśnie samo zło i pozostali grzesznicy. Więc ci ludzie garnęli się do Jezusa. Ewangelia według świętego Łukasza dostarcza nam sporo materiału dotyczącego nauczania Jezusa, postawy Jezusa. Poczytaj, zobacz, dlaczego tacy najgorsi, którzy prawdopodobnie powinni trzymać się od Jezusa z dala i może dziś trzymają się od kościoła z dala. Garnęli się do Jezusa. I ponieważ tak było, Faryzeusze, nazwa ta oznacza ludzi, którzy oddzielali się od tego, co pospolite, chcąc być skoncentrowani na tym, co niepospolite. Ci Faryzeusze, oddzieleni oraz znawcy prawa, szemrali z tego powodu i mówili: To wyrzut, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Skandal, prawda? Czy uważasz to za skandal? Dla tych uczciwych ludzi, sprawiedliwych ludzi, faryzeuszy i uczonych w piśmie, to był zarzut, że Jezus przygarnia takich ludzi, przyjmuje ich. I nawet z nimi jada. Może myślimy, jako Kościół, że jesteśmy lepsi od tych ludzi, ale to o Kościele krąży powiedzenie, że jest jedyną armią, która zabija swoich rannych. Może dlatego do współczesnego Kościoła. W odróżnieniu do Jezusa, nie garną się za bardzo celnicy i inni grzesznicy. Jezus na ten zarzut odpowiada aż trzema przypowieściami. Wszystkie są na podobny temat. Wszystkie są w XV rozdziale. Dwie z nich należą do tak zwanego dobra własnego ewangelii Łukasza to znaczy nie znajdziecie ich nigdzie więcej tylko w ewangelii według świętego Łukasza choć te przypowieści są na podobny temat to jednak nie są powtórzeniem tego samego różnią się od siebie pierwsza Odwołuje się do zwierzęcia. Owcy. Mówi o dobrym pasterzu, który dla jednej owcy pozostawia 99. Dla tej jednej zgubionej pozostawia 99 niezgubionych. Druga przypowieść mu, mówi o dość cennej rzeczy, o drachmie. Nie była to moneta aż tak bardzo. Cenna, bo była to drachma, ale trzeba było na nią pracować cały dzień. Więc to było cenne. Ta przypowieść mówi o kobiecie, która zgubiła jedną drachmę. I nie powiedziała: a to tylko jedna drachma. Mam jeszcze inne, mąż też ma inne. Ale Zaczęła pracowicie wyprzątać cały dom aż znalazła tą drachmę nie zadowalając się tym że może ma ich więcej a trzecia przypowieść to jest ta właśnie którą przeczytamy o marnotrawnym synu ta przypowieść jest inna bo mówi o człowieku i właściwie fajnie by było jakbyśmy w wolnej chwili i dorośli i młodzież zidentyfikowali czym różnią się te przypowieści my dziś przeczytamy tę opowieść tę przypowieść o marnotrawnym synu ale nie jako odpowiedź na postawę faryzeuszy i uczonych w piśmie ale chciałbym żebyśmy odczytali ją jako zachętę do przemyślenia naszych spraw rodzinnych. A zatem czytajmy tę przypowieść. Więc w odpowiedzi na to na zarzut faryzeuszów, że Jezus przyjmuje grzeszników i jada z nimi, powiedział im też taką przypowieść. Od, czytajmy od 11 wersetu. Pewien człowiek. Miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek życia. Podział ten w Izraelu wyglądał tak, że młodszy syn brał jedną trzecią, starszy syn dwie trzecie. Tata, jeszcze nie zmarły, postanowił podzielić majątek i dał młodszemu synowi. Krótko potem młodszy syn. Spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia albo żył rozpustnie, żył rozwiąźle i roztrwonił cały majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas i jemu zaczęło doskwierać. Wówczas i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wielkich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Pamiętajmy, Jezus mówi to do Żydów, dla których świnie były zwierzętami nieczystymi. To nie tak jak dzisiaj, że się zatrudnisz w hodowli świn. Ten człowiek w ich pojęciu został wysłany do najbardziej uwłaczającego godności Żyda zajęcia. Pracując tam, pragnął najeść się strąków, którymi tuczono świnie. Tak musiał być głodny. Lecz nikt mu nie dawał. Te strąki mogły mieć 20 centymetrów, rodzaj fasoli. Nazywa się to szarańczyn. Nikt mu nie dawał. A on tak chciał zjeść to, co jadły świnie. Wtedy oprzytomniał. Grecki tekst i przekład dosłowny ma trochę mniej zrozumiałe wyrażenie, ale kochane ma takie wyrażenie. Wtedy przyszedł do siebie, bo być może mu odbiło. Miał w domu dobrze. Nic mu nie brakowało. Jakiego miał ojca to zaraz? Poszedł, wszystko stracił, w jakimś szaleńczym życiu w końcu przyszedł do siebie, albo tak jak tu też czytamy, oprzytomniał to też dobry przykład. I powiedział sobie: Iluż to najemników mego ojca? pomyślał. Ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Tak sobie pomyślał. Czy grzesznicy, celnicy też mogli tak myśleć? Tylko gdzieś w tym myśleniu faryzeuszy i uczonych w piśmie nie było miejsca na to ich opamiętanie. Byli odizolowani. Byli. Celnikami, byli grzesznikami. Jezus nie powinien się z nimi spotykać. A co jeśli w sercach tych ludzi coś wykiełkowało? Co jeśli przyszli do siebie? Co jeśli oprzytomnieli? Twoje dziecko może oprzytomnieć. Twój syn może oprzytomnieć. Czy w twoim sercu, czy w twoim rodzinie, będzie miejsce na powrót? Czy zaciąłeś się i trwasz w tym faryzyjskim izolowaniu tych, którzy zgrzeszyli? Wracam do ojca. Powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem względem Boga i względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Przyjmij mnie do pracy. Jako jednego z Twoich najemników. To tak syn sobie ułożył taką mowę. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go. A tu tydzień temu mówiliśmy o tym, że bogaci ludzie mogli mieszkać co najmniej w domach ogrodzonych murem. Więc on z domu, z okna go nie zobaczył. Ten tatap musiał wyjść za mur. Może pójść kawałek drogą. Po pracy patrzył. Może wraca. Ojciec zobaczył go i zdjęty litością. Wybiegł naprzeciw. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn. Zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Ale właściwie tyle zdążył powiedzieć. Bo ojciec zwrócił się do, sługi, do sług: Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. Wybierzcie też dorodne ciele. Przyrządźcie na ucztę. Zasiądźmy do stołu i uczcimy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się, i zaczęto się bawić. To też jest inne, bo zasadniczo u fali i uczonych w piśmie i w naszych zorganizowanych prawnie społeczeństwach nie ma zbrodni bez kary. A tutaj nie było kary. Ten syn nie zdołał dokończyć tego przemówienia samopotępieńczego. Ojciec go przygarnął. Dokonał nadużycia. W myśli faryzeuszy, w myśli uczonych w piśmie i w myśli starszego brata. Ale zatrzymajmy się teraz na chwilę, bo już jesteśmy w połowie przypowieści. Jaki tytuł nadałbyś tej przypowieści? Ja powiedziałem, że to jest zatytułowane i tak tu u nas jest: Przypowieść o marnotrawnym synu. Ale czy ten tytuł jest trafny w kontekście tych wersetów pierwszego i drugiego? Mhm. Tak niektórzy mówią, że jest to przypowieść o ojcowskiej miłości. Tu jest jeszcze drugi syn. I ten tytuł o nim nie wspomina. A może. Przypowieść powinna brzmieć przypowieść o bezlitosnym synu, o tym drugim, o tym drugim, podobnym do faryzeuszy i uczonych w piśmie. A jeśli wziąćby tego ojca, to usłyszeliśmy z sali, że jest to przypowieść o miłującym ojcu. Tylko czy ten ojciec rzeczywiście był kochający? Statusiowie, ojcowie, może on był naiwny. Może był mądry. Mądrzejszy niż nam się wydaje. A może głupi. Jakby było według ciebie. Może zbyt pobłażliwy. Może zbyt beztroski. Może za bogaty. Może przez to obojętny. Chcesz tą jedną czesią Masz. Zarobimy jeszcze więcej. Odchodź, jak chcesz. Czy to była miłość? Co myślisz o tym ojcu, jeśli jesteś ojcem? A może potroszę względem naszych dzieci My, ojcowie, jesteśmy po trochu. I mądrzy i głupi. I naiwni i zbyt pobłażliwi. I zbyt beztroscy i zbyt obojętni. Właśnie może ta przypowieść powinna skłonić ciebie do myślenia, jakim jesteś ojcem. Przez to, na przykład, że spróbuj. Określić tego ojca? Czy on był kochający, tak jak ktoś z sali by chciał? Czy właśnie naiwny? Czy może ojciec byłby lepszy, gdyby powiedział: Synku, coś ci powiem. Ten mająteczek to po moim trupie. A widzisz pole? Tam twój braciszek pracuje. Marsz mu pomóc. O pieniążkach porozmawiamy później. Ale tata. Dał mu te pieniądze? Czy syn powiedział, po co je bierze? Czy powiedział ojcu, że chce pieniądze, żeby się wyżyć? Czy ktoś w rodzinie to wiedział? Może starszy brat wiedział więcej niż tata, jak to w rodzinach często bywa? Jak ty jako ojciec, byś się czuł? Jak oceniłbyś jego krok? Jak byś postąpił? Jakim Ty jesteś, ojcem? To jest wrzesień. Poświęcamy czas dzieciom i rodzinie. W każdej rodzinie są jakieś zawiłości. Jak z tymi zawiłościami radzisz sobie Ty? W tej przypowieści nie ma mamy. Nie ma tu mamy. Sami mężczyźni. Ale. Jakby ktoś miał wątpliwości, skoro było dwóch synów, to musiała być mama. Przynajmniej w tamtych czasach. Ale jej brak w tej przypowieści jest niewymieniona. To też jest dla nas pole do popisu, dla naszej wyobraźni. Kim była ta kobieta? Ile miała lat? Czy żyła? Bo jeśli tata miał taki majątek, a starszy syn narzeka, że służy mu tyle lat, no to ile lat? Na pewno tyle to nie dwa. Więc może służył mu z dziesięć. Więc tata mógł być po sześćdziesiątce. A mama? Może też w tym wieku. Może trochę młodsza, jak to też w Izraelu bywało. Może przy porodach bywały zejścia śmiertelne. I może ten drugi synek wychował się u Tatusia i Tatuś go hołubił. Słowem: w tej historii, gdyby wniknąć w nią bardziej, jest przepotężne pole do refleksji, do refleksji, która mogłaby skłonić nas do myślenia o naszych rodzinach. Może tata był wdowcem. Może miał żonę, nawet w podobnym wieku, czy młodszą. Ale wyobraź sobie, że ty jesteś jedną jego żoną. I co byś powiedziała o mężu? Jak byś go scharakteryzowała? Kim według ciebie on był? Co byś zaliczyła do jego wad i do jego zalet? Gdybyś rozmawiała o nim z koleżankami i o tym, co zrobił. Jak ty byś postąpiła, gdyby na przykład Twój mąż wcześniej umarł, i syn przyszedł do Ciebie z taką prośbą? Jak byś go potraktowała? Słowem: Nie ma tutaj mamy, ale. Pomyśl o sobie, rozważ swoją postawę jako matki w swojej rodzinie. A teraz młodsza latorość. Specjalnie nie napisałem syn, bo nasze rodziny składają się też z córek. Nie każdy ma starszego brata, młodszą siostrę. Czasem bywa odwrotnie. Więc pomówmy o tym młodszym. Może siedząc tu jesteś tym młodszym. Według Ciebie czy on był bardziej, czy mniej kochany? Jak dorastał? Jakie i gdzie odebrał wykształcenie? Czym zajmował się w domu? Czy przyjaźnił się ze starszym bratem? Kiedy, jeśli w ogóle, zerwała się nić porozumienia między braćmi? Jeżeli mu pomagał, to jak, jak pomagał? Może pomagał. Rękami, ale myślami był daleko. Gdzie daleko? Może tam, gdzie był na studiach. Bogaci tatusiowie potrafią wysłać synów nawet za granicę. Bo gdy syn wszystko spieniężył, to jakoś wiedział, gdzie jechać. Nie był na tyle niepoczytalny, że szpędzał się wokół miejscowości. Wiedział, gdzie jechać. Wiedział, co zrobić. Wiedział może lepiej niż tata. Kim ten młodszy był? Ten młodszy syn to był też młodszy brat. Jeśli masz młodsze rodzeństwo, to jakbyś go ocenił? Jakbyś, mając kartkę papieru, uszczegółowił tę przypowieść i opisał swojego brata i tego tatę? który pozwala mu być może na wszystko. I też, jeśli jesteś taką młodszą latoroślą, to pomyśl w swoim sercu, co myślisz o ojcu swoim, jako syn, albo jako córka. I czy tego ojca naprawdę znasz? Młodzi ludzie się często spotykają, i rodzeństwa często poglądami na temat ojców wymieniają, ale zastanów się, czy znasz swojego ojca. A teraz starsza latorość, starszy syn, więc co może on był bardziej kochany. I tak czytaliśmy tutaj tę przypowieść, dokończmy ją teraz. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał: „Zapytał, co się dzieje? Wrócił twój brat?”. Usłyszał. Dobra to wiadomość czy zła? Jakby zareagował starszy bracie? Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że go odzyskał zdrowego. Też byś się cieszył? Czy był jak ten faryzeusz i uczony w piśmie, że co? Co? Co ja słyszę? On za to wszystko? Może byś tak nie powiedział, ale ten starszy syn, zobaczmy. Starszy syn wpadł w radość. W gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wypominał. Ciekawe, jak długo on to w sercu nosił. Ile lat po wyjeździe syna on został i to sobie powiedział, to sobie mówił. Tyle lat, ojcu służę. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby kodźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój majątek, twój dorobek. Natychmiast kazałeś zabić dorodne ciele. Chyba to nie jest obce myśleniu naszemu, w naszych rodzinach. Jak my byśmy postąpili jako ojcowie, czy jak postępujemy w takich sytuacjach? Wtedy ojciec powiedział do niego: Dziecko, chociaż to był chyba 40 człowiek, ale dla ojca to było dziecko. I tak tu jest, dziecko. Ty zawsze jesteś ze mną, i wszystko moje jest Twoje. Czy syn to rozumiał? Czy syn znał swojego ojca? Czy rozumiał jego postawę, że tak właśnie ojciec myśli? Czy też ten syn wiedział lepiej, co tata myśli? I żył nie według tego, co tata myśli, ale według tego, co on myślał, że tata myśli, i pozbawiał siebie wielu pięknych spraw w domu. Wszystko moje jest Twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten Twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, a odnalazł się. No właśnie, starszy bracie, starsza siotry, siostro, starsza lato roślą. Czy znasz swojego ojca? Co myślałbyś o takim ojcu jak ten? Co myślisz o swoim ojcu? I czy go znasz? Właściwie tu kończymy i przechodzimy do zastosowania. Jakie proponuję zastosowanie dla nas wszystkich? Otóż nasze rodziny to złożona sprawa. Ale w twojej sytuacji zrób coś, zrób coś co twoją rodzinę lepiej wpisze. W Boży Plan. Zrób to. Jeśli jesteś tatą, mamą, pierwszym synem, drugim synem, pomyśl na podstawie tego, co tak w zarysie tutaj może zbyt emocjonalnie przedstawiłem, pomyśl o sobie. Pomyślcie o Was. Jak moglibyście wpisać swoją rodzinę lepiej w Boży Plan? A co tym planem jest? Wiecie tutaj w ramach naszego trzyletniego planu, że to jest Mateusza 28, 18, 20. Innego planu nie ma. Czytamy tam: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem, pośrednio lub bezpośrednio. Pośrednio lub bezpośrednio. Powinieneś być wpisany w ten plan. Nie każdy bezpośrednio, nie tak samo bezpośrednio, nie tak samo pośrednio. Ale czy Twoja rodzina temu planowi służy? Bo każdy inny plan jest planem bez sensu. Czy to się powiedzie, że tak pomyślisz o swojej rodzinie, to może zobaczysz pod koniec życia, a może nie zobaczysz. Bo można posprzątać dom, ale nie można posprzątać dzieci. Można co najwyżej sprzątać po dzieciach. I niektórzy myślą, że robią to całe życie. Ale warto się nad tym wszystkim zastanowić, ojcowie i matki, z co najmniej dwóch powodów. Ten pierwszy jest taki portfelowy. Twoje dzieci. To Twoi spadkobiercy, tak jak w tym tekście. Gwarantuje im to ustawodawstwo tego kraju. I oni na Twój dorobek będą mieli własne pomysły. Więc może warto pomyśleć teraz o rodzinie, teraz we wrześniu, kiedy się wszystko zaczyna. A drugi powód jest taki, że może. To rozważenie własnego życia rodzinnego pod kątem tej przypowieści pomoże ci podjąć jakiś taki krok, że kiedyś po latach nie będziesz sobie robił wyrzutu, że ach, trzeba było to zrobić, ale nie zrobiłem i teraz jest za późno. Więc zanim będzie za późno, pomyśl o sobie. Oczywiście. To myślenie zacznij od siebie. Trudno teraz zwoływać całą resztę rodziny i zmuszać ich do rozmowy. Ale jeśli zaczniesz od siebie, to już dużo. Nawet jeśli w tajemnicy przed żoną, nawet jeśli w tajemnicy przed dziećmi. Ale tutaj na sali są też młodzi, i młodzi też weźcie sobie do serca to rozważanie. Z co najmniej dwóch powodów. Może zachęci to Was do Lepszego poznania mamy, taty, rodzeństwa, a nade wszystko Jezusa. Jezusa. Bo wiecie, mnie czasem zastanawia, dlaczego wy młodzi, mając w nas przykład, nie idziecie za Jezusem. Może wy. Nie znacie Jezusa tak jak nie znacie nas. Żyjecie w przeświadczeniu, że Jezus jakiś jest, ale on taki nie jest. On jest taki, jaki On jest, nie taki, jaki Wymyślicie, że On jest. Tak jak tato, tak jak mama, tak jak starsze czy młodsze rodzeństwo. To jest mój apel do Was, żebyście otworzyli dla siebie swoje serce i swoje umysły. I może padli sobie w ramiona, a nade wszystko padli w ramiona Jezusa. Powstańmy do modlitwy.